Mobilki, mobilki, tu straż pożarna. Proszę zrobić korytarz ratunkowy. W stronę Warszawy. Mobilki, mobilki, tu straż pożarna. Proszę zrobić korytarz ratunkowy w stronę Warszawy. Mobilki, mobilki, proszę zrobić korytarz ratunkowy. Tu straż pożarna w stronę Warszawy. Dobra, już się z powrotem zjeżdżają. Dalej. Jeden stoi po drugiej stronie, tak? Jest. Zachód 998, Ożarów 83 na miejscu, za chwilę sytuacja. Tam dalej stoi jeszcze jeden. Na ulicy. Zarek?
Dzień dobry, pan brał udział? Tak, tak. Który pojazdem? Tamty. Wszystko ok? Tak. Dobra, przechodzimy, zapraszam. Jest ok, dobra. Stanie sobie pan przy samochodzie strażackim i tam czekamy, ok? Pan jest kierowcą tego drugiego samochodu? Tak. Wszystko ok? Pogotowie potrzeba, nie potrzeba? Dobra. Jest wszystko ok. Cześć. Zachód 998, pożar 83. Trasa A2, za chwilę podam ci który kilometr. Kolizja dwóch samochodów. Dwa pasy zajęte. 453 km. Setny metr, dwa pasy zajęte w stronę Warszawy, jeden samochód na pasie zieleni, drugi zajmuje pas plus pas awaryjny. Dojedzie do mnie Tatra, siły i środki wystarczające. Na miejscu mam służbę autostradową, potrzebuję jeszcze policję. Przyjąłem, a jak sytuacja z osobami poszkodowanymi? Brak osób poszkodowanych. No teraz powiem, jeszcze mi wysłać, żebym dobrze zrozumiał, czyli jeden pojazd stoi na pasie zieleni, a drugi na awaryjny, czyli trasa przejęta w 100%, oprócz tego co my stoimy. Trasa przejezdna tylko dwoma pasami. Pas awaryjny plus pas jeden w stronę Warszawy zajęty. Dwa pasy przejezdne. Rozumiem. 83 dla 81. Rozumiem, że jest to jeszcze przed wjazdem na węzeł Konotopa? Tak, prawidłowo jest to przed wjazdem na węzeł Konotopa. Na węzeł Konotopa. Bolek, jedź tam dalej, po lewej stronie macie samochód. Stop. 81, 100 metrów dalej, po lewej stronie dwóch naszych ludzi z samochodem. I w lewo, w lewo, w lewo. Dawaj. Jacek, za tą belkę normalnie. Się. A podwiedź mi jeszcze raz kilometr zdarzenia. 453 setny metr. Dobra, no.